Dzień dobry, witamy Dzień serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za komplement. Zawsze raczymy, jak to się stało, że te działki nagle po prostu są tak modne, że wszyscy się na nie tak rzucili. Czy to jest wypadkowa tej pandemii? Po części na pewno tak. A dlaczego? Położenie geograficzne naszego ogrodu. Druga rzecz. Korzysta z niej niezgodnie z regulaminem, czyli na przykład wynajmuje, czego nie można robić. Wtedy możemy działkę dosyć tanio kupić, względnie tanio. Co to znaczy, Co to znaczy tanio? To zależy, ponieważ e, przy zakupie e, ciężką. Czy myślę, to są za metry kwadratowe, czy są za, za całą posiadłość? Za całą działkę. Tak. Tak, to, to jest najtańsza opcja, jednak jest bardzo trudna, bo ponieważ takie działki od zarządu rozchodzą się no, dosłownie od razu. Mm -hmm. A drugą opcją to jest właśnie za, te ceny sięgają bardzo wysoko. To jest kupno, czy jeżeli chodzi o pieniądze, robią się problemy. I ktoś chce sprzedać, wydzierżawić komu innemu działkę i nagle mówi, że jest użytkowana y, niezgodnie z regulaminem. Mm -hmm. Jak możemy się bronić? To znaczy, no, my, jeżeli chodzi o. Bo rozumiem, że to zarząd miałby postawić zarzut, tak. ogród działkowy, że działka jest niezgodnie z regulaminem wykorzystywana. Jeżeli w wyniku tego zarzutu dojdzie do wypowiedzenia takiej umowy dzierżawy działki, to możemy wystąpić do sądu, żeby sąd uznał tego rodzaju wypowiedzenie za bezskuteczne. No, oczywiście wymaga to, proceliśmy zgodnie z regulaminem, że tego regulaminu nie naruszaliśmy, ale rzeczywiście bywa to czasochłonne. Niemniej jednak taka furtka, taka możliwość odwołania się do sądu istnieje. Podobnie jak w przypadku zatwierdzania umów dzierżawy, bo jeżeli decydujemy się na zakup takiej działki, takiego ogródka działkowego do osoby fizycznej, to nie wystarczy sama umowa. Ta umowa ona musi być jeszcze zatwierdzona przez stowarzyszenie ogrodowe i jeżeli stowarzyszenie na przykład odmówiłoby zatwierdzenia takiej umowy, to również i w tym wypadku mamy możliwość odwołania się do sądu. Więc sąd jest tą ostatnią instancją tak naprawdę, która w niektórych wypadkach decyduje w ostateczności o tym, czy ta działka nam przypadnie, czy nie. Mhm. Czy to jest użytkowanie wieczyste? Pytam o to, ponieważ no nie. Czy... Mamy gwarancję, że ta działka zawsze będzie nasza, bo niejednokrotnie na tych... ...dzierżawa i de facto dopóki postępujemy zgodnie z regulaminem, zgodnie z przepisami prawa, to nikt nam tej dzierżawy nie wypowie. Mm -hmm. Natomiast oczywiście ustawa o ogrodach działkowych, ona reguluje możliwość likwidacji takiego ogrodu. Natomiast w takich wypadkach wypłacana jest wtedy wynagrodzenie, taka rekompensata finansowa za tą infrastrukturę, którą posadowiliśmy w tym ogródku działkowym, bo my oczywiście możemy sobie aranżować tą działkę... No, ale wiadomo, zgodnie z regulaminem, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Ale na to trzeba mieć dokumenty. Ile to znaczy... zapłaciliśmy? Dokumenty, bo potem jeżeli no, będzie skierowany rzeczoznawca ze strony na przykład zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego no i ta wycena byłaby niższa niż koszty, które ponieśliśmy, to zawsze te dokumenty pomogą nam w negocjacjach i wynegocjowaniu może wyższego wynagrodzenia za tą infrastrukturę. <laughs> Oczywiście pogody. <laughs> Życzymy dużo pogody. Mam nadzieję, że tej nie zabrakło w Powsinie,